10 państw z największą liczbą ofiar podczas II wojny światowej. Królestwo Grecji, historyczne państwo w dziejach Grecji, istniało w latach 1935-1941. Państwo istniało do czasu wmieszania Grecji w II wojnę światową. Pomimo ich dyktatura Janasa Metakasasa miała charakter parafaszystowski, król był zdecydowanie probrytyjski. Grecja została zaatakowana przez faszystowskie Włochy Mussoliniego. Co prawda wojna grecko-włoska przebiegała po myśli greckiej, to włączenie się do niej III Rzeszy spowodowało klęskę armii greckiej. Król Jerzy II wyemigrował do Wielkiej Brytanii, gdzie powstał rząd emigracyjny. W trakcie II wojny światowej na terytorium Królestwa Grecji zginęło 807 tysięcy Greków. Jugosławia, nazwa państwa południowosłowiańskiego, używana od 1929 roku dla Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców. 6 kwietnia 1941 roku wojska III Rzeszy wkroczyły do Jugosławii z obszarów Bułgarii, Rumunii i dawnej Austrii. Wojska włoskie wkroczyły do Słowenii z Istrii i Friulu. Dopiero 15 maja 1941 roku. Roku ogłoszono kapitulację ostatnich oddziałów niemieckich w Jugosławii, a cały rok później upadła monarchia i został wprowadzony socjalistyczny ustrój państwa. W Jugosławii zginęło 1 700 000 osób. Indochiny Francuskie. Dawna kolonia francuska na Półwyspie Indochińskim, w jego wschodniej części nazywanej przez Europejczyków właśnie Indochinami. Obecnie na tym terytorium znajdują się niepodległe państwa Laos, Kambodża i Wietnam. We wrześniu 1940 roku wojska japońskie realizujące wielkomocarstwową politykę cesarstwa Japonii przeprowadziły kilkudniową operację militarną w północnej części Indochin i po krótkotrwałym oporze francuskim obsadziły ten teren. W czerwcu 1941 roku roku Japonia zajęła również południową część Indochin, pozostawiając jednakże na całym ich obszarze francuską administrację cywilną, która współpracowała z wojskami japońskimi do marca 1945 roku. W marcu tego właśnie roku Japonia przejęła całkowitą kontrolę nad Indochinami, przyznając niepodległość Laosowi i Wietnamowi. W trakcie japońskiego terroru zginęło 2 miliony 200 000 osób. Indie brytyjskie, nazwa Indii w czasie, gdy pozostawały one pod władzą Brytyjczyków, to jest w latach 1858-1947. Teren ten również został objęty działaniami japońskich zbrodniarzy, co przyczyniło się do śmierci aż 2 milionów 600 tysięcy osób. Japonia. Państwo wyspiarskie usytuowane na wąskim łańcuchu wysp na zachodnim Pacyfiku, wschodnich wybrzeży Azji. Niespodziewany atak cesarskiej marynarki wojennej na amerykańską bazę marynarki wojennej Pearl Harbor na Hawajach w grudniu 1941 roku włączył Japonię do II wojny światowej. Niedługo potem wojska japońskie opanowały całą Azję Południowo-Wschodnią i znaczącą część Oceanii, zagrażając Indiom i Australii. W czerwcu 1942 roku nastąpił przełom w wojnie na Pacyfiku, kiedy w bitwie o Midway Japonia poniosła druzgodzącą porażkę. I odtąd cesarstwo zaczęło tracić zdobyte terytoria. Z początkiem 1945 roku miasta japońskie poddawane były intensywnym i dotkliwym bombardowaniom, ale mimo, że wojna w Europie dobiegała końca, Japonia przekazywała propozycje warunków zakończenia działań wojennych Związkowi Radzieckiemu, ale nie zostały one przekazane stronie amerykańskiej. 6 sierpnia 1945 roku lotnictwo amerykańskie zrzuciło bombę atomową na Hiroshima, a 3 dni później na Nagasaki. Tego samego dnia Armia Czerwona wkroczyła do Manjuri, Japonia skapitulowała, Amerykanie rozpoczęli okupację kraju. W trakcie II wojny światowej zginęło 3 miliony 100 tysięcy Japończyków. Holenderskie Indie Wschodnie. Nazwa kolonii założonej przez holenderską kampanię wschodnioindyjską, która pozostawała pod bezpośrednim zwierzchnictwem Królestwa Holenderskiego od 1799 roku aż do uzyskania niepodległości przez Indonezję w 1949 roku. W latach 1942 45 w czasie II wojny światowej archipelag został zajęty przez Japończyków, którzy zostali zwabieni tu głównie przez bogate złoża ropy naftowej. Na terenie tego pań... Zginęło 4 miliony osób. Druga rzecz pospolita, czyli państwo polskie w latach 1918-1945. Całkiem niezły wynik mamy, bo czwarte miejsce, a zaraz usłyszycie, jakie perełki są na pierwszych trzech miejscach. Atak na Polskę był oczywiście pierwszym oficjalnym aktem II wojny światowej. Niemcy i Rosjanie przeprowadzili inwazję, a następnie przez lata dopuszczali się wielu zbrodni. Zginęło 6 milionów Polaków. Trzecia Rzesza. Nieoficjalna nazwa państwa niemieckiego pod rządami Adolfa Hitlera. Oficjalnie państwo nosiło nazwę Rzesza Niemiecka. W III Rzeszy partia nazistowska sprawowała totalitarną kontrolę nad niemal wszystkimi aspektami życia obywateli. Reżim nazistowski dobiegł końca po zwycięstwie wojsk alianckich nad trzecią Rzeszą w maju 1945 roku, co zakończyło II wojnę światową w Europie. Wojna sprowadziła śmierć na 7 milionów 400 tysięcy Obywateli niemieckich. Republika Chińska. Współcześnie jest to państwo nieuznawane przez większość społeczności międzynarodowej, leżące w południowo-wschodniej Azji na wyspie Tajwan u wybrzeży Chińskiej Republiki Ludowej. Jednak w trakcie II wojny światowej w Chinach funkcjonowało to główne państwo. Druga wojna światowa w Chinach to wojna toczona od 7 lipca 1937 roku do 2 września 1945 roku, będąca ośmioletnim zmaganiem między Republiką Chińską i Cesarstwem Wielkiej Japonii. Rozpoczęła się przed wybuchem w Europie II wojny światowej i zakończyła się kapitulacją Japonii po wojnie na Pacyfiku. Wtedy jeszcze właśnie Republika Chińska była bardzo konkretnym i w pełni działającym państwem. Potem została dopiero zniszczona przez komunistów i została stworzona właśnie Chińska Republika Ludowa. W Chinach zginęło 20 milionów osób. Związek Radziecki, historyczne państwo socjalistyczne w Europie Środkowej, Północnej i Wschodniej oraz Azji Zachodniej, Północnej i Środkowej ze stolicą w Moskwie. Jeden z najbardziej niemoralnych tworów w historii, a przy okazji jeden z głównych sprawców II wojny światowej. Pierwszym oczywiście są Niemcy. Terror zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny sprowadził śmierć na 27 milionów obywateli Związku Radzieckiego. Dobra robota, towarzysze. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, dajcie znać w komentarzu o czym chcielibyście kolejną dyszkę, ponadto zapraszam Was na kanał Inwigilator, gdzie również czekam na Wasze pomysły, być może na jakieś ciekawe artykuły, podsyłajcie co macie, ja chętnie to przerobię, tym bardziej, że Inwigilator jest bardziej improwizowanym kanałem, przez to to co robię jest trochę bardziej... Opiniotwórcze. Ponadto ruszyła światowa historia, gdzie również Was zapraszam. Poruszałem temat m.in. pewnego pana o pseudonimie Bolek. Tak mam na myśli Lecha Wałęsa. I dokładnie przerobiłem jego historię właśnie z punktu widzenia współpracy z SB. Ponadto poruszałem już temat m.in. Churchilla. Czy ten odcinek już wszedł, czy nie? Powiem szczerze, nie pamiętam, ponieważ nie wiem, kiedy nagrywam ten materiał. Ale tak czy inaczej, zapraszam Was na światową historię, bo. Materiały tam myślę będą naprawdę dobre. Ponadto chciałbym się odnieść do serii Porozmawiajmy, która będzie kontynuowana, oczywiście, na kanale Światowa Historia. Dotąd nie wiadomo było, jakie komentarze będą się pojawiać w serii Porozmawiajmy, bo seria Porozmawiajmy, takie QA, tak? Odpowiadam na komentarze po prostu. Teraz te najciekawsze będą już oznaczane gdzieś pod filmami. Po prostu umieszczam komentarz, że odpowiedź na ten komentarz dam w najbliższym odcinku. Porozmawiajmy tak, że już mniej więcej będziecie wiedzieć, czego się spodziewać w tej serii. A jest to spowodowane tym, że oglądalność trochę. Dziwnym trafem osłabła, ale mam nadzieję, że troszkę to ruszy. Także światowa historia. Zapraszam, jestem bardzo dowolny, że wróciło inwigilator. Podsyłajcie tematy i dajcie znać, o czym chcielibyście dyszkę w kolejnym odcinku, bo pomysły naprawdę powoli mi się kończą. A następny odcinek światowej dyszki będzie również poświęcony II wojnie światowej. Także zapraszam i cześć!